wszystkich. Nazywam się Michał Olwer, no mnie znacie jako redaktora portalu OS World. Dzisiaj opowiem chwilę o wolnych bibliotekach komercyjnych tytułów różnych gier. No, w programie między innymi OpenAV, czyli implementacja silnika Morrowind, WCMI, czyli Heroes of Might and Magic Trójka, Hedgehog Wars, czyli Łący, Zero AD, następca Age of Empires, Flightnik, czyli symulator lotów, wzorowany na MS Flight Simulator, Open Arena jako Quake Trójka, w sumie także o Zonotiku i Red Eclipse, które są też od co nieco od tych silników pochodzą. Urban Terror jako Counter-Strike, Open Liero X jako Liero słynne, Open TTD, czyli Transport Tycoon Deluxe i Ingusa ewentualnie. OpenMW powstał, projekt powstał w około roku 2007, tam dokładnie nie jest to powiedziane. Zamierzeniem twórców było napisać całkowicie od nowa silnik jego i wyeliminować różnorakie błędy, które były w oryginale. Gra była pisana pod systemy Windows, mimo że w swoim okresie była dość rewolucyjna, posiadała kilka poważnych wad. Silnik był niestabilny, sama gra potrafiła się bardzo często wywalać, pełno błędów, ograniczona sposób samej rozgrywki był. No i było prawie wersja na Linuxa, ale w tamtym okresie nikt wtedy nie myślał. Rewolucyjny był też sam edytor Construction Set, dzięki któremu gra tak naprawdę przetrwała dosyć długo. W zamierzeniach twórców jest wykorzystać wszystkie pliki, które są dostępne w grze tak oryginalnej, czyli tekstury i te, ale ten całkowicie nowym silniku, który będzie wykorzystał najnowsze sprzęty graficzne, możliwości sprzętowe tak naprawdę. Twórcy aktualnie starają się zaimplementować podstawowe funkcje, czyli walkę, cały interfejs, poprawić fizykę, stworzyć w ogóle, żeby gra była typowo na wiele platform, nie na jedną. Pokażemy teraz krótki film. Hello again. The OpenMW team has released version 0.24. Mniej więcej tak się grafika w grze prezentuje. W ostatniej wersji udało się dodać tryb walki. Tak naprawdę to przed tym wydaniem nie można było w ogóle walczyć ani zabijać. Można było tylko zwiedzać, co musiało. Ale tak naprawdę gra już jest w miarę grywalna, można przechodzić cały świat sobie zwiedzać. Co wydanie coraz więcej nowości jest dodawanych i coraz więcej to przypomina tak naprawdę oryginał. No i są też ulepszenia różne typu shadery, typu lepsze ten. Lepszy interfejs, poprawienie gra się rozwija, można sobie w nią zagrać już bez problemu, jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, jak to ten wygląda. No i... A jak jest ze stabilnością tego? Jest stabilne. Bardzo dobrze. To jest tak szczerze. Znaczy samo teraz po tych poprawkach wielu co było, no to też był w miarę stabilny, a to jest już w miarę grywalny. Mam kontakt z deweloperem polskim takim, co nieco się tam zajmuje i mówi, że już bez problemu można większość rzeczy robić i że gra się nie wywali sama z siebie tak. Tylko single? Tak. Morrowindiną, to multiplayera. Tak, bo nie pliki tego Morrowinda robimy. Tak, to... trzeba mieć oryginalne cygrecą. Najlepiej w angielskiej wersji, bo polska nie zawsze dobrze działa. No, prawo polskie to nie, pliki nie ma już problemu z tym. Mogą wykorzystywać. Oni silnik cały robią, pliki tylko wykorzystują, trzeba mieć po prostu własną grę. Bo jak masz grę, no to nie ma problemu z wykorzystaniem, tylko oni po prostu już sam silnik piszą od początku, a ty tylko pliki po prostu wykorzystujesz, co oni potrzebują do gry, bo oni te format NIF-ków nie wykorzystują.
twórcy chcą w niedługim czasie, około 2 lat, wydać w pełni wersję stabilną, która będzie posiadała wszystkie funkcje oryginału tak naprawdę. I od razu gotowy edytor do konstruowania przez graczy różnych dodatków. Bez nadzoru z tego Morrowind by nie istniał. Kolejny ciekawy projekt to jest WCN, czyli implementacja silnika gry Heroes of Might & Magic 3. Co tu dużo można powiedzieć o tej grze. Tak naprawdę udało się rozegrywać większość funkcji z tych podstawowych 3 dodatków. Nieoficjalnego dodatku Wings of God. Gra działa w miarę stabilnie, aczkolwiek w niej wyjaśnianych momentach potrafi się wywalić. Także trzeba z tym się liczyć. Nie jest to jeszcze w pełni zaimplementowane. Kuleje natomiast ten, jest 6 inteligencja. Także konto tak powiedzieć, że to tak zacząć i chodzić w jedno, z jednego miejsca do drugiego i tak w kółko, już się nic nie zrobi. Jedną z ciekawostek ma być dodanie możliwości grania na większych ekranach, bo domyślnie była rozdzielczość 800x600 i nie dało się tego zmienić. A to można grać na Full HD ekranach. Tu jest krótki film. Jest po rosyjsku, bo... Ale już wszystko zaimplementowane mamy grać. To jest dosyć duże ekran jakoś. Nie jest to mała rzecz. Tylko no, jeszcze nie poprawili tych ekranów miasta. Ale cała mapa, ta większa rzecz rzeczy potrafi być, ale mapa miasta niestety nie. Opcje wszystkie ustawienia w grze trzeba zmienić, opcje ekranu trzeba zmienić po prostu w grze, bo i tak czy tak z zewnątrz nie zmienimy tego, bo tam jest taki specyficzny filik ustawień, który jest trudno zapamiętać, jak te ustawienia działają. Ale da się pobrać. Kolejny z ciekawszych tytułów to są Helga Wars i Wojownicze, tak zwane Wojownicze Jeże, klon Wormsów ze słynnych. Nie tak dawno mieliśmy nawet turniej zorganizowany z portalem Burgoyne Gamers, którzy ufundowali nagrody. Co tu dużo mówić? No, jak ktoś grał Wormsy, te wszystkie części do tej pory, czyli Armageddon, Worms World Party, to na pewno pamięta doskonale długie godziny spędzone przed tym. Ale te głosy są bardzo podobne. Nie nagrały się tylko menu z broniami niestety. To jest taka zimowana. Wiesz, jak sobie chodzi. Stabilna. Nagrywanie filmu odbywa się bezpośrednio z poziomu gry, bo on ma wbudowany po prostu rejestrator. Jeszcze fajna kontrola nagrywa się do Wormus? Tak, jest Wormus, ale troszeczkę mniej zaawansowany. Te są fajniejsze. Jeżdżę są fajniejsze po mieście. Chyba nie patrzę, jak wyglądają, że lepiej. Wormus się strasznie grało. Jeżdżę są ciekawsze, także może jeszcze któregoś zorganizujemy, to nie także zapraszamy serdecznie, bo było naprawdę śmiesznie. Jak się połączyło tak kilka osób i gadaliśmy wszyscy. Bo były tam w eliminacjach były tryby ze wszystkie broni były dostępne. I wszyscy wykorzystywali co się dało, a finał sam był zorganizowany z normalnymi broniami. Gracze tak chcieli też mieć. Fizyka podobna do oryginalnych tak, identyko wszystko jest. Nie ma różnicy. Gra jest inna Linuxa i nam dał sam sobie pobrać, zagrać. Pośmiać się. Ale nie zależy na porcu. W sensie mogę sobie po prostu pobrać i wszystkie grafiki tego typu rzeczy już społeczność robiła. Tak. Kolejny ciekawy tytuł to jest 0AD. Przejście na pewno o nim. Implementacja pełna Age of Empires na typowo nowe sprzęty, czyli nowa grafika, wykorzystanie wyobrażonych procesorów i kart graficznych. Gra jest osadzona między 500 a 1 rokiem naszej ery. Dodam, że twórcy już planują kontynuację, mimo że jeszcze nie wyszła stabilna wersja tego. Gra ma być 0,
I1AT, tak nazywać się. Projekt powstał w około roku 2004-2005, był w pełni zamknięty na początku. Jednakże z uwagi na małą liczbę deweloperów, twórcy otworzyli się na społeczność. Ja tam tego czasu co 4 miesiące możemy zauważyć wydanie nowej wersji z reguły z nową cywilizacją i na jakimiś ciekawymi nowymi funkcjami typu poprawianie walki na morzu, lepsza sztuczna inteligencja, poprawianie trybu multiplayer. Niestety gra kolejna nadal, jeżeli chodzi o optymalizację, bo przy dużej liczbie jednostek, co podobnie ma Edge of Empires, ale tutaj jest gorzej, że tu przy 200 jednostkach gra się zacina po prostu. Że nie da się grać, klatkuje cała. Trzeba restartować od nowa. Teraz niedawno twórcy NET zwrócili się w projekcie Indiegogo do społeczności, żeby ufundowała stabilną wersję. Tam założyli kwotę 300 tysięcy dolarów i też są progi kwotowe. Te główne plus powyżej tej, co oni co będą mogli zaimplementować. Także tak, poprawienie wnosi całego silnika chcą zrobić, co jest teraz bolączką tak naprawdę. Skupiają się bardziej na dodawaniu nowych funkcji i różnych cywilizacji, aniżeli na poprawie tego, żeby to działało w miarę. Wszystkie cywilizacje mają takie same teraz technologie i jednostki chcą z każdej zrobić unikalne, tak jak było w Edge of Empires mniej więcej. No, specjalne mapy do potyczek, czyli takie turniejowe typowo. Nowe tekstury, wiadomo, grafiki, cywilizacje, animacje, tryb dla wielu graczy w końcu porządny. To bez tego gra tak naprawdę nie ma szans, żeby zdobyła dużą popularność. No i kampanię dla jednego gracza, a ile osiągnął w sumie 300 tysięcy pewno. Na oficjalną stronę możliwości. Tak wygląda gra. Różne cywilizacje, takie jak problemy się pokazali. Jest aktualnie chyba bodajże 17 cywilizacji. Open source typowo, czyli w Blenderze wszystkie postacie są modelowane tak naprawdę. No i GIMP, Inkscape, te inne są do tego. Czy ktoś, wiele osób grało pewnie w niego, prawda? Lubiliście sobie polatać samolotem, helikopterem, awionetką. Ale wszystkim można, co się da. Jest sterowiec nawet. Tutaj pokażę filmy, na przykład helikopter. Modele są w miarę wierno wzorowane do oryginału. Z trudniejszych maszyn do latania tak naprawdę. Trzeba się sporo nauczyć, żeby w ogóle nie spróbować wystartować.
Tutaj mamy kokpit Boeinga, jak ląduje. Sceneria też jest w miarę ładna. Co z wersji na wersję poprawiają to. Słucham? Jest to czasem przeciwiste. Starali się odzorowywać te miasta, co są takie największe lotniska czy coś. Jest też wersja online, stworzony jest taki serwer, gdzie gracze mogą normalnie jak na prawdziwym lotnisku lądować, pytać się wieży lotów, tam prawdziwi gracze, którzy za tą wieżą, się pytają, czy mogę wystartować. Na przykład on odpowiada, że tak. Czyli na pewno musisz czekać. Są będą oczywiście zasady ograniczenia, że nie mogę wlatywać samolot. Samoloty mogą siebie wlecieć i po prostu stać tak właściwie, ale jest zabronione to. Ale jest fajna zabawa, można sobie kiedyś wejść i posłuchać to. Możesz sobie wylądować prawdziwym samolotem. Ej, to jest zasadnie szkoda, gdzie samoloty latają. Można po prostu symulację. Co jest? Nic. Dobra, idziemy dalej. Także w maszynie jest sporo, można samemu na coś stworzyć, jak się chce. I dodać do gry. Open Arena, czyli Clone Quake trójki. Gra cały czas rozwijana, chociaż już teraz ma taki zastój troszeczkę w porównaniu z innymi klonami i jej podobnymi, typu Zonotic czy Red Eclipse nawet. Gra, jak patrzyłem tak naprawdę grafikę, ma troszkę gorszą od Quake'a oryginału. Teraz jak Quake powstał jeszcze na przeglądarkę, to tak naprawdę Open Arena straciła swoje znaczenie, bo można z każdego komputera można zagrać sobie na teraz ostatnio były turnieje organizowane. No, PDL też tam tu nie. Z ciekawszych takich odmów, no to Zonotic, który jest oparty na silniku Dark Crisis, który jest odnogą Quake Engine na dwójki. On cały czas ulepszany, poprawiany graficznie. Teraz pokażemy jakiś filmik. No tak, jest. Zonotic jest w ogóle odnogą Nexiusa, bo wcześniej ta gra się nazywała Nexius, ale jej twórca za plecami innych deweloperów sprzedał prawa autorskie jednej wielkiej, większej firmie, która teraz robi komercyjną wersję tej gry. Na silniku Crysis Trójcy. Co to jest to czerwone kółko? Słucham? Co to jest to czerwone kółko na suficie? Mamy serwer, także jeżeli ktoś chce administrować, pobrać, nie ma problemu. Były też turnieje, organizowaliśmy kilka razy. Od czasu do czasu robimy na dużą zaletą tej gry jest modyfikacje są, bo tak naprawdę te gra żyje z modyfikacji, są różne plansze, różne nowe bronie. Można sobie na serwerach popatrzeć, jak to wygląda. Ale się przeżyje dłużej niż 5 sekund. No taka jest prawda, jak się wchodzi na taki serwer, to długo się nie przeżyje. Red Eclipse. Też bardzo fajna gra. Ta ma... bardziej dopracowana. Znaczy, one też jest dobrze dopracowane, a teraz nie ma modyfikacji tego, co nosi. No, tutaj sportcy raczej tak nie biorą, ale tutaj też jest sporo warstw do tych trybów gry. Gra jest oparta na silniku... jest dużo więcej i nawet drony są zdaniem więcej niż na stanery. Gra jest oparta na silniku Cube 2 z Sauerbratem gry, która jest cały czas rozwijana. Jak ktoś nie gra, to tylko to polecam. No. Jeżeli ktoś lubi taki mat FPS-y. Zresztą też bez wreszcie to mnie z Red Eclipse'em też było... To chyba się zabawa. Parę opaszek nagrywał. Tak. O, nie wiem, z samymi botami. Tak, no to nagrywaliśmy jako filmik prosty. Pewnie. Myślałem, że nagraliście jak napawiałeś. Nie, to jakoś... Właśnie szybko filmik.
I fajne są tryby gry ogólnie. No. My graliśmy, że... Każdy miał bombę i strzelał jedno uderzenie, kiedy go zrobił. Nie, miał ten z mazurką taką. To jeden strzał nie kupił. No mówię. Gra jest... Czasami ciężko powiedzieć. No. No, właśnie grałem już pół godziny, ale... Nie, gra jest śmieszna, polecamy naprawdę, jak ktoś ma trochę czasu na takie rzeczy. Urban Terror to gra oparta na silniku też Quake 3 jak Open Arena, w pełni wzorowana na Counter Strike'u, tam twórcy starają się bardzo realistycznie odwzorować i ubrania, i bronie, aczkolwiek fizyka na pozostaje troszeczkę życzenia. Szczególnie tak jak Counter Strike'u. Tak, ja tam jestem, dokładnie tak. No, ale fajnie się gra. Fajnie są te śmieszne takie skoki. Rozpędza się, skacze i leci na kolanach. Tak jak pokazane jest kilka razy. Taki dans. O, telemarwiach to było. Pytanie, czy on tak biegł malarki, czy to tak gra? Nie, tak nie gra. Gra. To były pokazane możliwości tego. Jest kilka broni takich podstawowych i one są bardzo podobne do tych realistycznych. Też można zabić za jednym strzałem praktycznie. Nie udało, patrzyłem, nie ma takich bagów, jak tak ustawiam, że przy ściany się strzela. Nie zauważyłem takiej uwagi. Chcesz mnie z bagu ćwiczyć. O, Open Liero. Kojarzycie grę Liero? No. To się grało godzinę. No to jest właśnie klon jej. Mamy, akurat tutaj są takie rąbaczki troszeczkę lepiej wyglądające. Pięć dostępnych jest kilka tam. Pięć broni podstawowych mamy tutaj. Jakiś kurku, które wybieramy sobie z całej listy wielu innych. Co się okazuje, główny projekt Liero nadal jest rozwijany. Twórcy zrobili dwa forki. Jeden jest, który próbuje się otworzyć, a drugi, który jest całkowicie chce być wolny. I twórcy co potem przejść na któryś z nich, w zależności od tego, co im się tam spodoba. Także dwa forki tak naprawdę są, to jest klon, to jest trzeci tak zwany. Najfajniejsze były tryby nieograniczonego czasu ładowania. Jak się rzucało niuki albo inne ciekawsze bronie. To był taki klon troszeczkę łąców, tylko że taki bez turowy. Nie, grało się troszeczkę i nie było zabawy przy tym. Grało się na lata, także jest duży plus. Słucham? Bo jest sporo, naprawdę, warto próbować. Około 30 chyba. Shotguny, nuki, crazy lark tak zwane. Uzi, fajnie. Rozumiem fajnie, fajnie jeszcze. Jak ładników nie puszczają. Można sobie sprawdzić wszystkie drony. Ostatnio tak krótko. O, Open TTD, czyli Transport Tycoon Deluxe w wersji open source. Gra jest cały czas wygrana, posiada dość dużą społeczność w Polsce też mamy. Jest jeden portal, który organizuje różnego rodzaju turnieje typu wyścigi. Tych kolei na przykład. Był taki turniej. Budowana była mapa i wyścigi kolei były. Wyścigi kolei. Naszym zadaniem jest rozwój miasta i tak naprawdę w ciągu 100 lat mam uzyskać jak najlepszy wynik. Czy ja gdzieś mam film do tego? Chyba nie masz. Nie mam.
Ale byłem grę dosyć fajną, mogłem sobie pobrać po godzinach, jak się chce. Słyszymy, że tutaj tylko po godzinach. Coś jak Simsy, SimCity czy coś. Widziałem, że mają wersję przylądakową. Jest, tak. Jest. Stworzyli grę przylądakową, ale nie jest jeszcze tak dopracowana jak normalna na komputer, ale można pograć sobie. Tak naprawdę jeszcze tych tytułów jest sporo. Jakbym miał Twitter, mógłbym pokazać linka, gdzie można wypisane są wszystkie tytuły takich najpopularniejszych gier, z tego około setki tam ponad. Także... Takie najciekawsze wymieniłem, bo tego jest jeszcze od Gormaja trochę, także ona sobie przejrzy te tytuły i zobaczy kanale, co twórcy chcą robić i próbują. Jest jeszcze ciekawy klon Red Alerta, Open Era się nazywa, ale gra już poszła troszeczkę innym torem niż oryginał. Cały czas też jest już projekt rozwijany, turnieje są organizowane, można sobie grać z innymi. Wszystko. Dziękuję bardzo.